Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Nowak Audio. Dziś kolejna wakacyjna recenzja, tym razem będą to zespoły głośnikowe od znanej i lubianej marki Focal. Recenzję tych zespołów głośnikowych popełniłem w lutym 2020 roku. Mianowicie chodzi tu o model Focal Horra 816. Następnie przyznać się muszę do olbrzymiej sympatii dla tej francuskiej firmy. Otóż jedną z moich pierwszych, powiedziałbym, high-endowych zespołów głośnikowych były zmodyfikowane przez kogo to było zmodyfikowane? Nie Sinus Audio. Sonus Oliva. Były to monitory PS5.1. A właściwie mój zachwyt w temacie Focala nastąpił od pierwszej wystawy Audio Show w 1997 roku w Warszawie, gdzie model Mini Utopia mnie oczarował i jego dźwięk zapamiętałem na długo i jak już pewnie wiecie, stałem się kiedyś tam w przyszłości właścicielem właśnie Mini Utopii. Z upływem czasu przez mój system przebijały się kolejne serie głośników J-Milab Focal aż do wspomnianych właśnie Utopii. Przez lata Focale cieszyły się u nas dość dobrą opinią, choć czasem odrobinę krzywdzącą. W mojej ocenie niesłusznie oceniane były jako kolumny chłodne i dość jasne. Prawda jest taka, że potrafią zagrać wybitnie, ale z odpowiednio dobranym wzmacniaczem i resztą toru. Francuskie głośniki zwyczajnie potrzebują trochę więcej uwagi. Jacques Mahul to założyciel firmy J-Milab Focal. Swoją pracę zawodową rozpoczynał w Audaxie, u jednego, można powiedzieć, że w tym okresie gigantów, jeżeli chodzi o produkcję przetworników. Focal, zdaje się, jest obecnie największym francuskim producentem kolumn i głośników. Zatem wizyta w zakładzie Saint-Étienne we Francji dla fana marki jest obowiązkowa. Mam nadzieję, że kiedyś i mi uda się tam zawitać. Focal to właściwie już legenda rynku hi-fi. Nieraz zdołał pokazać, jak olbrzymie ma możliwości. Kiedyś oferta zawierała tylko kilka podstawowych serii i na tym koniec. A obecnie, przypominam luty 2020, oferta producenta jest tak bogata, że można się wręcz w niej pogubić. Dla mnie ważnymi momentami w historii firmy był podział w latach 80. na Focala i J-Milab, aby w 2003 złączyć się ponownie. Co najgorsze, w tym czasie same głośniki przestały być oferowane dla hobbystów i konstruktorów. I takie firmy jak Zoller, Wilson Audio, KRK musiały się zastanowić nad zmianą dostawcy przetworników. Szkoda. Focal wyróżnia się na tle innych marek kolumn tym, że jako nieliczny sam pod jednym dachem wytwarza i składa zespoły głośnikowe. Trzeba również pamiętać, że jest to dość płodny, innowacyjny producent. Takie nazwy jak Tioxid, Polykevlar, Sandwich W, Flexcon są znane i cenione w audiofilskim świecie. Dla wielu model Grande Utopie Focala to jedne z najlepszych, jak nie najlepszych zespołów głośnikowych na świecie. Przejdźmy do testowanych 816. No dobrze. Tych wszystkich serii głośników nie będę omawiał. Ważne, iż kiedyś była seria Horus, która obecnie będzie nazywać się Hora. Chyba ta nazwa w naszym kraju nie jest specjalnie trafiona, ale cóż, debiut od razu pokazał dwie podłogówki, model 826 i testowany właśnie 816 oraz monitor 806. A to wszystko przy bardzo umiarkowanej cenie. Ciekawe. Nowa seria to i nowy materiał membrany. Kompozyt o nazwie Slate Fiber. Jest to połączenie niesplatanych, czyli ułożonych jednokierunkowo włókien węglowych pochodzących, uwaga, z recyklingu, oraz polimeru termoplastycznego. Mamy zatem ładnie wyglądające membrany w dodatku eko. Zaletą tego materiału ma być połączenie pożądanych cech, czyli silne tłumienie wewnętrzne i niską masę oraz dużą sztywność. Fajnie, że na górze
za bardzo nie zaszaleli. Mamy klasyczną dla fokala szkołę, czyli odwróconą kopułkę aluminiowo-magnezową. TNF tym razem się nazywa. Czyli kolejna autorska konstrukcja od fokala. Kolumny fokal Hora są dostępne w wykończeniach w kolorze jasnego lub ciemnego drewna oraz czarnym, a do nas, czy do mnie, trafiły na testy w kolorze jasnego drewna z kremowym frontem. W 2020 roku zostaną wprowadzone kolejne komponenty linii Hora, zapewne skierowane do uzupełnienia systemów kina domowego. I chyba tak się stało. Zestawy Focal 816 podłączyłem do swojego systemu, w którym kiedyś odsłuchiwałem ich protoplastę, czyli bardzo udany model Cobalt 816, który dziś Wam serdecznie również polecam. Musiały zatem sprostać ich bezpośrednio porównaniu, właściwie odnieść się do ich wspomnieniom. I od razu powiem, to ta sama jakość dźwięku, z tym tylko, że Hory są odrobinę bardziej łagodne, jakby chciały zacząć pasować do każdego systemu. Czyżby to była nowa szkoła grania od Focala? Mam nadzieję, że nie. To, co usłyszałem, zaskoczyło mnie. Muszę przyznać, iż lepszy kolumn nie słyszałem w tej kwocie za parę, a przypomnę, że jest to kwota wtedy w okolicach, o kurczę, już nie pamiętam, ile one kosztowały nawet. No nieważne. Można sobie sprawdzić, ile teraz kosztuje. Fokale są szybkie, bezpośrednie, dźwięk jest pełen barw i emocji. Lubię fokala za to, że nie mają pomysłu na jakkolwiek ściemę. Wszystko jest podane jak na tacy, mają swój charakter, który odrobinę zmięk wobec innych czy starszych serii kolumn tego producenta. Sorki, łyk kawy. Hory grają precyzyjnie i dokładnie. Dodają do tego bardzo energetyczny i zwarty bas, choć nie na samym skraju pasma i bez metalicznej góry. Jeżeli ktokolwiek rozważa zakup niedużych podłogowych w tej kwocie, musi ich zdecydowanie posłuchać. Umieścić je na liście kolumn do odsłuchu. Zacznijmy od niskich tonów. Bas nie jest za miękki i zbyt oleisty, lecz na samym skraju brakuje odrobinę spójności. W sumie to dość szybki i zważywszy na wielkość konstrukcji. Zejście na basie może się podobać. Nie są to zdolności subsoniczne, ale sam charakter i ilość jest w sam raz. Otworzenie gitary basowej czy kontrabasu jest bezproblemowe. W jazzie czy w bluesie sprawdzą się doskonale. Fokale Hory 816 budują poukładaną stereofonię. Plany są jasne i czytelne, zarówno w głąb, jak i na szerokość. A zniknięcie z pomieszczenia nie jest dla nich zbyt trudne. Dobrze, że francuskie kolumny nie kombinują. Nie oszukują jakąś mega napompowaną holograficzną przestrzenią. W spokojniejszym repertuarze z małymi składami kolumny zaskakują fenomenalną przejrzystością. Chyba jako największą zaletę tych kolumn należy uznać tą klarowność, czystość przekazu. Dźwięk ma dość krótki odstęp od słuchacza do słuchacza. Nie jest to granie na twarz. Wokalistki czy wokaliści brzmią świeżo, bardzo realnie i czytelnie. Przydałoby się momentami troszkę więcej dociążenia. Opisywanie jakości brzmienia tych kolumn nie przychodzi z łatwością. Szczególnie trudno znaleźć jakiś taki oczywisty mankament czy słaby punkt. Szczególnie zważywszy na cenę. Aż zerknę, ile te Focal Hora 816 teraz kosztują. Focal Hora 816. 3, 4, 9, 8. To jest za sztukę, czy to jest za parę? Na Allegro są. O, kurczę, blaszka. AV Corp Poland. Kolumna głośnikowa. 5598 zł za parę. 6000, to nie jest dużo. Pewnie i tak w sumie China Production. Dobra. Góra jest wyrazista, lecz nie aż tak jak w przypadku głośników typu TC90 czy TC120. Spora ilość szczegółów podanych z powietrza. Szybkość i szczegółowość stoją na dobrym poziomie. W graniu nowej wysokotonówki jest coś takiego bardzo przykuwającego uwagę.
Interesujący jest fakt, że przy graniu typu Dream Theater, Iron Maiden czy innej grzałeczki, w cudzysłowie, góra była dla mnie zbyt miękka. Osobiście w tym przypadku wolę prezentację wspomnianych starszych typów głośników. Sama blacha perkusji brzmi tak, jak powinna. Nie jest to oczywiście tektura, czy tekturowe brzmienie, jak to czasem się może zdarzyć. Reasumując, temperament wysokich tonów to właściwa jakość dla tego pułapu cenowego. W średnicy żeński wokal Sarka czy Ewy C prezentuje pełną paletę barw i głosu, podane z odpowiednią dawką dynamiki i oddechem. Głosy są równomiernie osadzone w przestrzeni i docierają w odpowiednim czasie. Wiosło elektryczne brzmi jak zdjęte z pieca i jest odpowiednio dociążone z drive'em i mega szybkością. Podsumowując, nowe wokale nie są chore, wręcz przeciwnie, stały się bardziej przyjazne dla odbiorcy, jakby wyładniały, pasując do współczesnych salonów. Podsumowując, wygląd, brzmienie skłoniły nas do przyznania naszej rekomendacji. Mówię tu o rekomendacji Audio Mozo Fans. Reasumując, dwuipółdrożne głośniki w obudowie typu Bass Reflex. Mamy przetworniki 6,5 cala. O wspomnianej już membranie Slate Fiber. Jednocalową kopułkę odwróconą. Skuteczność podaną przez producenta 89,5. Skłaniałbym się bliżej 88. Pasmo przenoszenia od 50 Hz do 28 kHz. Dolna częstotliwość graniczna 45 Hz. Po co tak napisali? A okej, okay, może minus 6 dB lub coś takiego. Nominalna impedancja 8 ohm, minimalna 4, rekomendowana moc wzmacniacza od 40 W. Podział zwrotnicy 270 Hz i 2700 Hz. Waga 20,5 kg. System w tym czasie, którym posiadałem, to odtwarzacz płyt kompaktowych, lektor CDP06T, jak wiecie, nadal jest, DAC Micro Mega One, wzmacniacz, były to końcówki lampizatora na lampie GM70, przezmacniacz TR Audio Charman oraz gramofonowa iskra, kolumny Electrovoice Delta, Tandberg Studio Monitor, które możecie zobaczyć na zdjęciach, interkonekty Meet, Quet, Nordos Super Sound Device, Villa Audio. Głośnikowe przewody Nordos, Stretchwire i Kimber, sieciuweczka Nila i Heliona, gramofon PL70 Pioniera oraz wkładka Denona DL103R, kondycjoner Nil 1800. No i tak to wakacyjnie fokale chory 816. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie. Nowak Paweł, Nowak Audio, cześć.